Dzisiaj cały dzień maherowy. Cały dzień maherowy, proszę Państwa. Cały dzień. Sytuacja maherowa. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. W hołdzie pokornej modlitwy pochylmy czoła przed Panem, myślą i śpiewem wyznajmy, że Bóg jest w Trójcy jedyny. Serca bez skazy niech sławią godziny tej tajemnicy. Piotr ją objawił w świątyni przez cuda w imię Jezusa. Duchem i wolą przylgnijmy do apostołów nauki. Oni to mocą Chrystusa bezpieczną wiodą nas drogą. Ojcu i Jego Synowi z Najświętszym Duchem Miłości chwała, podzielka. Dzisiaj dzień taki maherowy, cały ten dzień, proszę Państwa. Amen. Niech Twoja łaska będzie mi pociechą. Począwszy od Gierdycha, że miał cztery córki, a że one nie chcą się tych nauczycielek słuchać. Obdarz mnie rozumem, bym się nauczył Twoich przekazów. Oni to w ogóle, wiecie Państwo, jak już tak pod Sejmem, to wyżebrali jakieś pieniądze, to myślą, że czy się stoi, czy się leży, bo to wiecie Państwo. Nie jest Anglo Ameryka, Białystok. Nie ma ludzi prawosławnych, nie ma ludzi uczynnych. To więc oni od tego Gierdycha poczęli w Radiu Tok FM. Tutaj też tacy inni na Dworcu Wschodnim, tam Lubelska, Skaryszewska. Nasza kamera w ogóle i podsłuchała, nawet zobaczyła, zauważyła, że przyszły dwie baby jeszcze myślą, że dostaną jakąś zupę. A to wiecie Państwo, Warszawa jest maherowa. Od początku samego dzisiaj dzień maherowy. Zupy już nie było, bo tu Warszawa jest biedna, maherowi są biedni. Są też niegościnni i tak aby z bycia są niezadowoleni, kaszlą, gruczą, wreszą. Niesympatyczni, nie mili, nie uprzejmi. Gdzie tam jaka zupa? Ja mówię, będzie jeszcze zupa. Ja mówię, chleba to już na pewno nie ma. Ja mówię, a pewnie i zupy nie ma. I poszło sobie. A te baby wściekłe, spóźnione. Kto to przyjeżdża w piątek, 10 po drugiej? One czekają, aż coś z Carrefourka ktoś przywiezie. Ale tu w Warszawie, wiecie Państwo, jest skąpstwo. Moherowi są nieuczynni, żeby to pojechać do Anglo-Ameryki, Białystok. To tam są prawosławni ludzie. No tak, a tu nie ma prawosławia. Panie Boże, no. Także tutaj jest, co jest. Także, proszę Państwa, moheryzm od samego rana w Radiu Tok FM z Czerskiej. Tutaj, co się teraz modlą, to nie są modły prawosławnych ludzi. To z Biblią nie ma nic wspólnego ani z prawem, ani sprawiedliwością. Tylko same awatary, same oszustwa. Łącznie z Makryną Mieczysławską. No na ten temat to chyba Państwo jest już. Będę śpiewać Tobie, mocy moja, pieśni królestwa lepiej śpiewaj. Mój łaskawy Boże. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Lepiej Świętemu. Lepiej pieśni królestwa śpiewać. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Panie mój Boże, broń mnie od tych, którzy przeciw mnie powstają. Błogosławiony człowiek karcony przez Boga. Tu na Targowej też jakiś leci, kopyta w kieszeniach, niezadowolony, nie. A szpanuje, tak szpanuje. Ja mówię, no tak szpanuje, bo już zaczął się ten weekend od czwartku, dzisiaj już piątek, prawda? Weekend się zaczął. Hulaj dusza piekła, nie ma pełno tam bezdomnych. Nad torami siedzą, które prowadzą do Anglo-Ameryki Białystok. A o Anglo-Ameryce Białystok nie widu, nie słychał. Nie ma, nie ma, nie ma. Radio Koncili. Także proszę być z nami, proszę Państwa. Kultura do Wrocławia pojechała, tutaj i tak w Warszawie tej kultury nie było. Ani tu, że Anglo-Ameryka. Efraim jest krzyżakiem mej głowy, Juda moim berłem. Moją misą do mycia jest Moab, a Edom, na Edomie Bóg mój postawię. Zatriumfuję nad Filisteą. Któż mnie wprowadzi do miasta warownego? Któż mnie doprowadzi aż do Edomu? Czyż nie Ty, Boże, który nas odrzuciłeś i już nie wychodzisz z naszymi wojskami? Daj nam pomoc przeciw nieprzyjacielowi, bo ludzkie wsparcie jest zawodne. Dokonamy w Bogu czynów pełnych mocy i On podepcze naszych nieprzyjaciół. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławiony człowiek karcony przez Boga, który rani i sam leczy. Czytanie z Księgi Mądrości. Śmierci Bóg nie uczynił. I nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było. I byty tego świata niosą zdrowie. Nie ma w nich śmiercionośnego jadu,
ani władania otchłani na tej ziemi. Bo no sprawiedliwość tak, nie podlega śmierci. Psioczą na prezydenta, psioczą na Polskę, są niezadowoleni, ale wszędzie są niezadowoleni. Też tutaj wraca, nasza firma Google wraca z Karyszewskiej, Lubelskiej, jest to od tego grubego Marcina zwanego Elą, który te zupy gotuje tłuste i jak ma, no to 3 godziny wydaje, ale tam jeszcze baby przyjechały. Myślę, Pan że tutaj uchronił moją będą duszę wydawać. Od śmierci. Ja mówię, będę uchodził w Jego obecności. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty pokutującego łotra wprowadziłeś z krzyża do Twojego Królestwa. Wyznając nasze grzechy z ufnością się błagamy, abyś po śmierci pozwolił nam radośnie wejść w bramę raju, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Błogosławmy Pan. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać stokrotnie Ojcze Dariuszu za dar wspólnej modlitwy, modliła się z Warszawy Elżbieta. Szczęść Elżbieta, czekały, Pana. Proszę Państwa, czekały i się nie mogły doczekać. Się nie mogły doczekać. Tak, także proszę z nami, tylko z nami być, gdy nadaje tutaj nasze radio. Tok FM Euro. Drodzy Państwo, dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. To modlitwa jest jednym skrzydłem, a pomoc materialna drugim. Pomoc materialna, ale oni tutaj nie pomagają. Moherowi, proszę Państwa, skoro tego jest tak dużo, sami mówią, że jest ich więcej, że jest ich więcej, no to oni nie są w stanie sobie pomóc, po pierwsze, i nie chcą sobie pomóc. Nie chcą też sobie pomóc. Nie chcą, nie chcą. Helena i Felix. Tu nie ma ludzi prawosławnych, żeby to była Anglo-Ameryka Białystok. To byliby ludzie, którzy pięknie mówią z dykcją, a to Gierty, kto ma gluty w tym, ni po polsku, ni po chińsku. Także on w żadnym języku nie umie mówić. A u nas tam w Anglo-Ameryce Białystok, jak pójdziesz do prawosławnych, to postaw się, zastaw się. Oni są i gościnni, i pozytywni, i ciebie uczęstują, i nauczą ciebie śpiewać Gospodzi pomiłuj. A tutaj to wiecie Państwo, Warszawa, mohery. No i tutaj jak nasza firma Google wraca, proszę Państwa, już na targowej widać takie, podskakuje, coś gada, coś dwie siostry, coś tego. Mają tę gitarę, proszę Państwa, jakąś orkiestrę, bo to proszę Państwa, moherowi, to oni w oczach mają swoje gitary, jakieś instrumenty, inne organy, podczas gdy u nas u prawosławnych to nawet na tej gitarze nie gra się, także u prawosławnych w Anglo-Ameryce Białystok nie ma tam żadnej gitary w cerkwi. Wszystkie gitary były powywożone, nie ma ani jednej gitary. Natomiast tutaj widzicie Państwo Warszawa, to musi być orkiestra i musi być i dęta i tu na Saskiej grają i wszędzie grają, proszę Państwa. Ale tak naprawdę to ludzie są niemili, nie, bo po prostu jak grają, to chcą zarobić. Mają jakieś interesy, jakieś... Pod pozorem wszystko się robi, pod pozorem pomagania, pod pozorem służenia, a tak naprawdę to by z siebie ostatnie soki wyciągnęli. Także proszę, nie poddawaj się i nie myśl, że oni są tacy dobroczynni, że oni chcą ci pomóc, że oni sprzyjają. Tutaj co jeden to, proszę Państwa, gdy dziad mówi do dziada, gad mówi do gada, żebrak do żebraka, to jeden drugiemu chciałby wyssać krew zabrać. Tutaj też o, kamera nasza Google zauważyła na Lubelskiej, ten taki Jaśko drugi, co tu mieszka, po drugiej stronie Saskiej Kępy, to zauważył, że tam na okienku podawczym u tej Izy na Lubelskiej 32 dwa chleby leżą. Jak szybko podskoczył te dwa chleby do siatki, wcisnął, żeby kto nie zauważył, no bo jak bierze chleb, to przecież dlaczego dwa, a nie jeden, żeby ktoś jeszcze... A to i tak już resztki zupy, wiecie Państwo. U moherowych, u katolików zawsze są resztki. Tu nie ma, proszę Państwa, tak, żeby było bogactwo jedzenia, gościnność, miłość, jak u tych, jak u prawosławnych. Nie ma, bo tutaj prawosławnych w ogóle nie ma. Mohery od samego rana. Giertych, moher od samego rana. No to ja wiem, że on i jego te córki już nie chciały się słuchać tych katolickich katechet, bo już psy wieszają na tych księżach katolickich. I do tego kościoła katolickiego nie chcą wrócić, tylko wracają tak jeżdżąc z Warszawy do Warszawy, firmy zakładając z Warszawy do Warszawy, jak ta Jose von Lipski, góra tłusta i obrzydliwa, która składa złote jajka. Ale z tych złotych jajek nic nie wynika, bo tak jak Janek Witek, jak jeszcze żył, to mówił gruba babo, wiedźmo, jędzo i takie słowa do niej.
przyciska, że wypierdala, że po prostu nabrała go, że on wziął kredyt, potem ona nie chciała spłacać, a jeszcze i po 2 latach się tu pojawiła, a teraz to chciałaby tutaj mieszkać. Ja mówię, tu nie będzie prania, woda gorąca jest bardzo droga i proszków proszę nie znosić, tam proszę prać u tej Kryśki, tam gdzie już się zatrudniłaś na pół etatu, bo prawdopodobnie zostałaś jej opiekunką na pół etatu, że sobie zarobi jakieś pieniądze. Także proszę Państwa, niech ona sobie nie myśli. No ta von Lipski, ta von Lipski. A Mareczek mówi, słuchaj, to widać, że to baba oszustka, przecież to widać, że to kolejne wcielenie Makryny Mieczysławskiej, bo oni tutaj, wiecie Państwo, modlą się pod figurą w kościele, powinni wierzyć w to, co ksiądz narzuca, a oni jak nie w reinkarnację, ach, to ja też i do buddystów pójdę, mówi Jose von Lipski. Ja jeszcze i pójdę tu i u Arabów była, ja mówię, no teraz to wiesz, jak cię ten twój brzuch, jak się przymierzał na ciebie, to ty lepiej tam nie chodź. Ona mówi, ja to i do buddystów chodzę, ja to i tu chodzę. Państwo zobaczą, Michael Jackson też przed śmiercią, bo go otruli, a wiadomo kto i co. On się nawrócił na religię arabską i on był, chciał zostać muzułmaninem. No i został muzułmaninem przecież, proszę Państwa, jak tak bardzo chciał, to i został tym muzułmaninem, Michael Jackson, ale był otruty w jakiś sposób. W jaki sposób on był otruty, to czort go wie, proszę Państwa. Tutaj na razie nadaje, kontynuuje nadawanie nasze radio w Polsce, a nadajemy w świecie moherów, w świecie moherowym, proszę Państwa. I tak jak mówię, Biblia ani śladu, prawosławnych ani śladu, mormonów ani ewangelików, ani świadków Jehowy ani śladu, ale awatar oszustystyczny to jest i oni tak, nerwowo, hipochondrycznie, a za często, za dużo. Ach, co? Ja mówię, to może mówić ko. Tak. Także Jose Cura, która składa złote jajka jako kolejne wcielenie, proszę Państwa, Makryny Mieczysławskiej. Kolejne wcielenie, bo to przecież wiadomo, że to i tak Panu Bogu nie służy. Także, gdy nadaje nasze radio, już jedziemy do Bóg. Ale co tu jeszcze? Kulesa, którą wzniósł Ewander i świątynia Jowisza Satora i świątynia Luny, zbudowana jeszcze przez Serwiusza, Tuliusza i dom Numy Pompiliusza i przybytek Westy z penatami ludu rzymskiego. W grzywach płomieni ukazywał się czasem Kapitol. Płonęła przeszłość i dusza Rzymu. On zaś, Cezar, stał z lutnią w ręku, z twarzą tragicznego aktora i z myślą nie o ginącej ojczyźnie, ale o postawie i patetycznych słowach, którymi by najlepiej wielkość klęski mógł oddać, obudzić największy podziw i najgorętsze zyskać oklaski. Nienawidził tego miasta. Nienawidził jego mieszkańców. Kochał tylko swe pieśni i wiersze. Więc radował się w sercu, że wreszcie ujrzał tragedię podobną do tej, którą opisywał. Wierszorób czuł się szczęśliwy. Deklamator czuł się natchniony. Poszukiwacz wzruszeń poił się straszliwym widowiskiem i z rozkoszą myślał, że nawet zagłada Troi niczym była w porównaniu z zagładą tego olbrzymiego grodu. Czegoż mógł jeszcze żądać? Oto Rzym. Rzym światowładny płonie, a on stoi na łukach wodociągu ze złotą lutnią w ręku, widny, purpurowy, podziwiany, wspaniały i patetyczny. Gdzieś tam poniżej, w mroku, szemrze i burzy się lód, ale nie chrzemrze. Wieki upłyną, tysiące lat przejdą, a ludzie będą pamiętali i sławili tego poety, który w taką noc śpiewał upadek i pożar Troi. Czymże wobec niego Homer?
czym sam Apollo ze swoją drążoną formingą tu podniósł ręce i uderzywszy w struny ozwał się słowy Triana. O, gniazdo ojca moje, o, kolebko droga. Głos jego na otwartym powietrzu, przy huku pożaru i przy dalekim gwarze tysiącznych tłumów wydawał się dziwnie nikły, drżący i słaby, a dźwięki wtóru brzmiały jak brzęczenie muchy. Lecz senatorowie, urzędnicy i augustianie, zebrani na wodociągu, pochylili głowy, słuchając w milczącym zachwycie. On zaś śpiewał długo i nastrajał się coraz żałośniej. W chwilach, gdy przystawał dla nabrania tchu, chór śpiewaków powtarzał ostatni wiersz, po czym znów Nero zrzucał wyuczonym od Aliturusa ruchem z ramienia tragiczną syrmę, uderzał w struny i śpiewał dalej. Skończywszy wreszcie ułożoną poprzednią pieśń, począł improwizować, szukając wielkich porównań w widoku, który przed nim się roztaczał. I twarz poczęła mu się mienić. Nie wzruszyła go wprawdzie zagłada ojczystego miasta, ale upoił się i wzruszył patosem własnych słów do tego stopnia, że nagle upuścił z brzękiem lutnie pod stopy i owinąwszy się w syrmę, pozostał jak skamieniały, podobny do jednego z tych posągów niobidów, które zdobiły dziedzinie w Palatynie. Po krótkiej chwili milczenia zawrzała burza oklasków. Lecz z oddali odpowiedziało mu wycie tłumów. Teraz nikt już nie wątpił, że to Cezar rozkazał spalić to miasto, by sobie wyprawić widowisko i śpiewać przy nim pieśni. Nero, usłyszawszy ów krzyk setek tysięcy głosów, zwrócił się do augustianów ze smutnym, pełnym rezygnacji uśmiechem człowieka, którego krzywdzą, i rzekł: oto jak kwiryci umieją cenić wielką poezję. Odpowiedział Wapieniusz: każ panie uderzyć na nich pretorianom. Nero zwrócił się do Tybelina: czy mogę liczyć na wierność żołnierzy? Tak, boski, odpowiedział prefekt. Lecz Petroniusz wzruszył ramionami. Na ich wierność, lecz nie na ich liczbę, rzekł. Zostań tymczasem tu, gdzie jesteś, bo tu najbezpieczniej, a ten lud trzeba uspokoić. Tegoż zdania był i Seneka, i konsul Licyniusz. Tymczasem w dole wzburzenie rosło. Lud zbroił się w kamienie, w drągi od namiotów, w deski z wozów i taczek i w rozmaite żelaziwo. Po niejakim czasie kilku z przywódców kohort przyszło z oznajmieniem, że pretorianie, napierani przez tłumy, zachowują z największym wysileniem linię bojową. Od samego rana mohery dzisiaj. Wrzeszczą, czy to ty wiadomo, że to jest hołota, to nie jest w ogóle, wiesz, cywilizowany świat. Tu na tej targowej, jak tutaj przy tym tacze powszechnym. To jest granica Pragi Północ z Pragą Południe. Jak wrzeszczą, jak to szpanuje. Jakie to mądre. Jezu, jakie to mądre. Lecz widząc na oku twarze blade i niespokojne spojrzenia. Tak jak ta firma Orange, chyba takie mądre. Ciemny płaszcz z kapturem zawołał. Jak mi weszło, wiesz, tutaj to Orange jest. To już nie mogę tego skasować. Muszę iść do biura obsługi, ja zrobiłem żeby dziadówę mi to przełączyła, bo to już jak jakaś forma niekorzystna, to mi to bardzo chętnie wejdzie i się zadomowi, potem nie można tego wykurzyć, a ja chcę to wykurzyć. Niech to uczyni inny w moim imieniu. Kto się tego podejmie? Ja, odrzekł spokojnie Petroniusz. Idź, przyjacielu, tyś najwierniejszym w każdej potrzebie. Idź i nie szczędź obietnic. Petroniusz zwrócił się do orszaku z twarzą niedbałą i szyderczą. Senatorowie tu obecni, rzekł, a oprócz nich Pizo, Nerva i Senecio, pojadą za mną.
Po czym zszedł z wolna z wodociągu, owi zaś, których wzywał, szli za nim i bez wahania, ale z pewną otuchą, którą napełnił ich jego spokój. Petroniusz, stanąwszy u stóp arkad, kazał sobie podać białego konia i siadłszy na niego, pojechał na czele towarzyszy przez głębokie szeregi pretoriańskie ku czarnej, wyjącej tłuszczy, bezbronny, mając w ręku cienką laskę z kości słoniowej, którą się zwykle podpierał. I przyjechawszy tuż, wparł konia w tłum. Także świat moherowy w krainie Witeklandia, youtube.com opisany. Zapraszamy. Witeklandia, youtube.com. Rozpalone oczy, spotniałe twarze. No psz.